No, to są Bieszczady właściwie. Tak, to. Jesteśmy. O. Krzyśka. Tylko na terenie w swojej małej. Posiadłości, że tak powiem, to nie powiem posiadłości, właściwie tylko tam na swoim terenie. Tutaj Wodek ładuje do samochodu. Tam. Polska flaga też. Zjeżdżamy tam w dół. No to. Co będziesz szedł? No nie, po tym błocie to. To nie ma co. Krzysztof 76 km. No myśmy zaoszczędzili tam wczoraj trochę. Ja szukałem takich tych. Mieliśmy czas, także spokojnie, spokojnie się jechało. Tam szukało się skróty. Tutaj dopomoga. Co to jest? Humanitarna, a pomoc humanitarna, tak. A ja zaczynam po rosyjsku czytać na guzie, a na dole po polsku jest napisane. Po ukraińsku. A po ukraińsku to. A czy jest jakaś różnica? O, tutaj zjeżdżamy w dół. Nie, pasów nie będę zakładał na razie, bo już się zaczął. I tu zacisze nad Sanem. No tu. A tam na końcu może. Brzyński zjechał. Tam na końcu jestem. Miejsce. No tu. O, tak jest. No zapraszamy. No jak zapraszają, to tutaj zatrzymamy się. Dobra, niech tam się ten. Tu są łazienki jakieś takie polne, że tak powiem. Tam była taka armata. Właśnie tu chłopaki zaparkowali. To jest Władek zaparkował. Zobaczymy tą armatę. Tutaj. O, i coś tam jest jeszcze. O. Takie coś. Tutaj. Ołtarz. Jakiś tu kolejny. Zauważyłem armatę ołtarza, nie zauważyłem, tak to jest ten. No a tu nasz Wojtek. To nasz Wojtek idzie. Fotografuje nas na Nil. Spało się dobrze? Tak, no, tak. W takich warunkach. No, ten deszcz piękny taki też tam. Atmosfera taka niesamowita. Ja idę po trawniku, bo tu jest błoto. O, niestety. Tam. Zresztą nie widzi, także tam nie będzie mnie ochrzania za to, ale wybaczy. Tutaj ten, a tu jest ten
domek jest poza ścisłym terenem jeszcze, ale jest na terenie. Ten domek to nasza koleżanka wczoraj, która przyjechała z nami tutaj w tym domku całym. No co ja? O, a nawet satelita jest. Tu kolejny domek. Jest to ekipa z Norwegii. O, już zapraszałem na śniadanie, kurczę. Gdyby wiedzieli, że jesteśmy. Tak jakby. Wczoraj dojechaliście, tak? No tak, tak. Salam aleikum. Tak. Wa aleikum salam. Cześć. No, podziwiacie. A ty już na śniadanie. Zapraszają. No jak zapraszają, to te. O, pięknie. Pięknie.